Myślę, że powinniśmy zacząć od imienia Oriana. Falacci przyszła na świat w ubogiej toskańskiej rodzinie. Skąd wzięło się to specyficzne imię? To było rzadko spotykane imię we Włoszech i tak zostało do dziś. Jeśli ktoś mówi Oriana, to wiadomo, że chodzi o Falacci. Jej rodzice byli wprawdzie bardzo biedni, ale przy tym byli też obyci. Dużo poświęcali czasu na czytanie, a imię wzięli od księżniczki Gourmont w poszukiwaniu straconego czasu Prusta. Co wywarło największy wpływ na Oriana Falacci? Odwaga cywilna jej rodziców? Myślę, że największy wpływ miał na nią ojciec Eduardo, który był socjalistą i antyfaszystą. Więziono go i torturowano w trakcie wojny. Myślę, że dla Oriany był wzorem odwagi. Matka była dla niej wzorem z innego powodu. Była bardzo inteligentna, ale nie mogła iść na studia. Oriana zawsze powtarzała, że jej kariera, sukcesy są rewanżem za sytuację matki. Dziś kojarzymy Falacci z takimi książkami jak List do nienarodzonego dziecka, Inshallah, wywiady z historią. Co robiła, zanim zajęła się polityką? Oriana chciała tak naprawdę zostać powieściopisarką, ale ponieważ była biedna, zaczęła od dziennikarstwa, by zarobić na życie. Pracowała już w wieku 18 lat. Zaczęła w 1947 roku, tuż po wojnie. Dziennikarskie szlify zdobywała w sposób dość prozaiczny. Przeprowadzała wywiady z gwiazdami filmowymi we Włoszech, następnie zaś przeniosła się do Stanów. Mundane journalist, and she was very good in this because she was very Była więc dziennikarką, jakich wiele, choć oczywiście dobrze sobie radziła z pracą, ponieważ była odważna. Nie bała się stawiać trudnych pytań sławnym ludziom. Ale film nie był jej marzeniem. Pragnęła pisać o polityce. Pochodziła z rodziny żywo zainteresowanej polityką. Z powodu polityki bardzo szybko musiała dorosnąć w czasie wojny. Musiała walczyć, żeby pokazać w owych czasach, że kobieta może zajmować się polityką we Włoszech. Aby to osiągnąć, musiała zdobyć sławę jako zwyczajna dziennikarka. Pozwolenie na lot do Wietnamu w 1967 roku było punktem zwrotnym w jej karierze. Była jedyną dziennikarką w Wietnamie, poza tym trafiali tam wyłącznie mężczyźni. Dzięki reportażom stamtąd zdobyła ogólnoświatową sławę. Wtedy mogła wreszcie robić to, co chciała, czyli mówić i pisać o polityce, a dokładniej o władzy, ponieważ kluczowy problem polegał według Oriany na tym, że istnieją ludzie, którzy sprawują władzę nad innymi ludźmi. Że ci ludzie mogą zabijać, posyłać na wojnę i decydować o czyimś życiu. Falacci była anarchistką, sprzeciwiała się władzy. Całe jej dziennikarskie życie to walka z różnymi odmianami władzy. Jej wywiady z historią pokazywały, że politycy są tacy jak my, a może i gorsi, i nie można im żadną miarą zaufać. Wspomniała Pani o tym, że Oriana zaczęła karierę tuż po wojnie i że był to męski świat. Jak trudno było przetrwać w nim kobiecie?
Absolutely. It was very hard for her. Bardzo. She was the only woman. Falacci napisała, że będąc dziennikarką może żyć jak mężczyzna. To był męski świat. Nie miała w nim łatwo. Była często jedyną kobietą. Musiała być agresywna, musiała walczyć. Przy tym była też kobietą wyzwoloną jeszcze zanim feministki doszły do głosu. Nigdy nie wyszła za mąż, nosiła spodnie. Powiedziała zresztą, że żyje jak mężczyzna. You said that the breakthrough for her career powiedziała pani, że przełomem w karierze Falacci był Wietnam, ale warto też wspomnieć o dwóch innych przełomowych dla niej miejscach. Hollywood i Węgrzech w 1956 roku. Jak udało jej się zostać gwiazdą? How did she become a star? Of course, the first moment Oriana went back Oriana znalazła się na linii frontu w Budapeszcie. And that's the moment when wtedy she really decides że to właśnie jest coś, co chce robić. Być tam, gdzie dzieje się coś ważnego. The Hollywood period was very important in her career because Hollywood nauczyła się od amerykańskich dziennikarek, jak należy uprawiać ten zawód. Ostro, zaczepnie i agresywnie. Very aggressive because at that time the columnists in Hollywood wówczas plotki nierzadko decydowały o losach gwiazd filmowych. Actors, stars, with a detail, with a gossip. So she was very interested about this. She met these columnists who were all women. And I think that she took myślę, something że dzięki from this. Temu zrozumiała, she understood jaką władzę the power może dawać of journalism. She understood that her pen was a kind że biuro of a może stać się bardzo skuteczną bronią. And a very effective weapon. So I think that in Hollywood, to właśnie w Hollywood została tą dziennikarką, którą poznał później świat. Dangerous journalist we have seen afterwards. Oriana Falacci has changed journalism into a form of art. Oriana Falacci uczyniła z dziennikarstwa formę sztuki, nie tylko dzięki swym wywiadom. What was so unique about dlaczego her, była kimś wyjątkowym? Dzięki swej intuicji, zdolności interpretacji? Oriana Falacci definitely changed the journalism all over the world. Niewątpliwie zmieniła dziennikarstwo na całym świecie. This now to younger generation, trudno to dziś wyjaśnić młodym ludziom, którzy dorastają wśród agresywnego dziennikarstwa internetowego i telewizyjnego. Dealing with news. But when ale kiedy Oriana była młoda, dziennikarstwo was polityczne traktowano jako coś bardzo ważnego. Zadawano konwencjonalne pytania, wszystkie wywiady wyglądały podobnie. Falacci dokonała rewolucji. Po pierwsze, sama pojawiała się w swoich tekstach. Wówczas to było absolutne nowum. Dziś oczywiście mamy wielu dziennikarzy gwiazdą. At that time, it was new. So she put herself on scene like an actor beside the person she was zdarzało się, że w tekście to właśnie Oriana wysuwała się na pierwszy plan, będąc kimś ważniejszym od swego rozmówcy. Completely new, and that was it was very useful for her career because the readers got used to her. Amerykanie i Włosi zaczęli w pewnym momencie czytać teksty Falacci wyłącznie dlatego, że to ona była ich autorką. That's interesting. Sometimes people bought the newspaper, not because there was a feature on Vietnam, but because it was a feature of Oriana telling you about Vietnam. So the personalization of the news was absolutely her invention. Second, she was a novelist. So her way of mounting and writing down the interview was completely new because she's jej wywiady she was przypominały not writing często krótkie powieści, she was a niezwykłe dziennikarskie teksty. And she was a kind of zachowywała się trochę jak reżyser filmowy czy teatralny. Wprowadzała na scenę postaci, przydzielała im rolę, nadawała określone funkcje i robiła z tego opowieść. And the third real po trzecie, to także było zupełne nowum, umieszczała samą siebie na tym samym poziomie, co jej rozmówca. Milan Kundera napisał w Nieśmiertelności, że największym dziennikarzem XX wieku nie jest Hemingway ani Orwell, ale Oriana Falacci, bo dzięki niej świat zrozumiał, że potęga prasy może być równa władzy polityków. She said that Falacci miała w sobie coś, co nazwała obsesją odwagi. Na czym to polegało? What does it mean?
Because of this childhood in this family and because the things she saw during the war, to wszystko sprawiło, że jej obsesją stały się władza i odwaga. And with courage. She got this kind of imprint from his from her father Ojciec that you have to be courageous in life. I put in the book that w swojej książce wspominam sytuację, kiedy podczas bombardowania Oriana płacze ze strachu. Ojciec daje jej klapsa i mówi, że dziewczyny nie płaczą. And she got a slap from his father, say, a girl doesn't cry. So that's quite to symbolic. Bardzo symboliczne wydarzenie. Trzeba jednak powiedzieć, że Oriana stała się zakładnikiem takiego sposobu myślenia, w którym odwaga jest na pierwszym miejscu. And that was hard for her. I think she was kind of prisoner of this idea that this is the main virtue in life, and that she tended to measure men, for example, the men she loved because they were courageous or not because they were the right men for her, and she was very hard on herself too. She was very courageous physically and also morally. I think that she never avoided telling something because it was dangerous to tell something. Her life wasn't as jej życie nie było tak udane jak kariera dziennikarska. Dlaczego? What was the reason for it? Basically, I think that she myślę, had to że musiała zapłacić price cenę za sukces. To become what she had become. W życiu prywatnym radziła sobie różnie. As a woman was difficult to put all together. Weszła w samotność. Ale trzeba pamiętać, że miała bardzo bogate życie uczuciowe. At the same time, myślę, że she had a very rich sentimental life. So jak that's bogate new. I pełne that's, I think that reader will życie. Be surprised to discover how rich and how colorful was her sentimental life. She was never really nigdy alone, tak naprawdę nie but była she, sama. Dopiero na końcu. She couldn't find a person to live with all the nie life. Potrafiła tylko and znaleźć that was a regret for Oriana, because she's a big życie. Romantic. Bardzo but she had a lot of lovers, była wielką romantyczką. Great love story, not only the famous one with Alekos Panagoulis. I think she sądzę was jednak, often że często happy, bywała szczęśliwa, but she regretted żałowała, not to have built a family and zostać matką. Been a mother. She was Falacci zawsze budziła kontrowersje. Chyba największe już jako bardzo dojrzała kobieta po zdarzeniach 11 września. Nie można jednak powiedzieć, że nienawidziła islamu. But it's not the case that she hated Islam. She perceived it as a sort postrzegała of go jako jedną z wersji faszyzmu. Co sądzi pani o jej późnych pracach, jak na przykład Wściekłość i Duma? Of course, the trilogy, The Rage of the Pride, is what everybody today remembers about. Oczywiście, Oriana, dziś pamięta się like głównie o trylogii Wściekłość i Duma, fact, ale te książki są integralną częścią całego dzieła Oriany, ponieważ, jak pan trafnie zauważył, Falacci sprzeciwiała się wszelkim przejawom faszyzmu. The beginning of her life, because, as you said very well, she was against any kind of fascism. Fascism, she said, for example, was also to tell someone that he can speak. Uważała przykładowo, że faszyzmem jest też cenzura. Dlatego też polemizowała przy okazji Wściekłości i Dumy. Mówiła, mam prawo zabrać głos. Jeśli odmawiacie but mi tego prawa, jesteście faszystami. So I think that the trilogy of Oriana, myślę, że trylogia Oriany jest bardzo ciekawa and with i this jak summer, pokazują niedawne wydarzenia actual, na Ukrainie, wciąż aktualne. Because she was not only talking about Islam. Oriana nie she mówiła was bowiem wyłącznie o islamie. Time talking about mówiła Europe, przede wszystkim o Europie, krytykując and stary kontynent za to, że tworzy przebrzmiałą kulturę, która nie ma już siły by bronić wartości, na których została ufundowana. Was no more able to stand up for her values, for its values. So that's the main takie jest point sedno of the trilogy. Tej trilogii. And I think that sedno, które zresztą celowo europejscy dziennikarze spychali na margines. Remove this because it's too hard to think wolimy about myśleć this. O tym, że Oriana była przeciwko say, okay, Oriana was against to spore Islam. Uproszczenie. That's simplification. So Oriana was swą trylogią Falacci pragnęła powiedzieć Europejczykom, uważajcie, careful, bo jeśli nie będziecie w stanie wykazać się hartem ducha i żarliwością, Islam, którą mają w sobie muzułmanie, to nie przetrwacie i stracicie swoją pozycję. Czy każda włoska Italian dziennikarka marzy o tym, by stać się drugą Orianą Falacci? I'm not so sure nie sądzę. They are afraid to compare.
Myślę, że kobiety boją się porównać z Orianą. Z pewnością wpływ Oriany na włoskie dziennikarki był ogromny. Really became what they are because of Oriana. Still talk about her. But talking about the male mężczyźni zaś mają tendencję do pomijania falaczy. Często Oriana powodem falaczy jest zazdrość. There are still a big jealousy against her. In particular, myślę, że wielu mężczyznom z mojego pokolenia nie podoba się to, że najpopularniejszym włoskim dziennikarzem w historii jest kobieta. Don't like the idea that the Italian most famous journalist in the world is a woman. Czy praca nad biografią Oriany Fallaci była dla pani dużym wyzwaniem? Yes, it was really hard. Tak, Fallaci to prawdziwe wyzwanie dla biografa. Is a real challenge for a biographer. She's really to złożona a very osobowość. Large and vast person, and took. To deal with her, poradzić, you have to study the history of the century, wojny światowe, war, feminizm, you have to study Islam. The feminism, przeszła you have przez to, wiele, because dlatego trzeba się porządnie przygotować. A lot of things. So first of all, you have to prepare a lot of yourself, and then it's very. Poza tym Fallaci była bardzo skomplikowaną, pełną sprzeczności kobietą. Complex woman. So it was for me, it was nie do końca really wiedziałam, to, jak opowiedzieć to, jej historię. The way to tell her story, and. Another important thing trzeba też pamiętać o tym, że Fallaci była całkowicie przeciwna temu, by powstała jakakolwiek jej biografia. Pomocą prawników przeciwstawiała się wszystkim, którzy próbowali zrobić na jej temat film czy napisać książkę, ponieważ stwierdziła, że tylko ona może o sobie opowiedzieć. Only me, only Oriana can tell about Oriana. So I knew, I think sprawę, I was, it was a difficult work also because I knew that I was going against uważałam will, jednak, sense. Że należy to zrobić, and at the same time I knew it was important postać, to do that because she's a, do historii. She's a public character and now she is in należało history. To zrobić, dopóki so it was important ludzie, to do that znali, i można z nimi porozmawiać. Until people who have met her are still alive, you have the possibility to do this job. Thank you. Dziękuję bardzo. You're welcome. Dziękuję.